Cześć kochane ziomeczki. No cóż, zajmiemy się slajdem, czyli slajd to generalnie ślizganie się po strunie. No cóż, dobra, mało gadania, dużo grania. Na przykład złapcie sobie na strunę trzecią od dołu, raz, dwa, trzy, czyli strunę G na drugim progu i sobie jedziemy paluszkiem na przykład na piąty próg. Uderzamy i w momencie uderzenia robimy slide. Później jest 5 do 7. I teraz tak, z 3 do 5, z 5 do 7, z 7 do 5, z 5 do 3. Czyli jedziemy w górę i w dół. Zróbmy z progu drugiego na dwunasty. No, tutaj tu jest ciężej, bo widzicie, teraz jest problem taki, że musimy sobie wycelować, nauczyć się wycelowywać. Jedziemy, robimy slajd i wiemy, mamy wiedzieć, gdzie się zatrzymać, prawda? Jak zrobię, mam zjechać z 2 do 12. Próbujemy, popróbujcie dużo razy. Od 2 do 12. Zobaczcie jeszcze jedną rzecz, jak fajnie brzmi, jeżeli my mamy jeszcze włączony reverb. Ja bym grał po prostu na czystym kanale, na zwykłym przesterze na przykład. O, zwykły przester. Reverb po prostu dodaje takiej przestrzeni, tak jakby troszeczkę się ten dźwięk oddala od nas, no nie? Uwaga, dam go jeszcze raz z powrotem. Fajnie się robi slajdy na tych cienkich strunach, gdzie nie ma owiki. Na tych grubszych oczywiście też jak najbardziej robimy slajdy, to nie ma żadnego... Zauważcie, że tutaj robiłem slajd jeden na cieńszej strunie i później drugi na grubszej strunie. Tu trzeba już nabrać takiej wprawy, żeby po prostu nie było słychać przerw pomiędzy dźwiękami, pomiędzy zmianą strun, prawda? Jak na przykład robię slajd. Może być oczywiście osobno, jeżeli tam w utworze tak jest, ale spróbujmy zrobić tak, żeby ten dźwięk był płynny, żeby on cały czas, żeby on płynął, no nie? Naprawdę bardzo to fajnie brzmi. Pamiętajcie o reverbie, pamiętajcie koniecznie, bo on dodaje nam jeszcze takiej przestrzeni. Dobra, no graliśmy. Jak coś wam nie wychodziło, to sobie cofnijcie filmik, no nie? Graliśmy jednym palcem. Slajdzie. Coś mi to piórko pada. Jednym palcem graliśmy, ale można zagrać też dwoma. Popatrzcie, jak to też fajnie brzmi, tylko że to też musimy zagrać je, no, z jakąś, to musi być myślą muzyczną już skonstruowane, tak troszeczkę przemyślane, nie po prostu na pałę. Żeby to, popatrzcie, dobra, na przykład na najcięższych strunach na progu 5-5 robię slajd na 8-8. We'll be right back.
zrobię na strunie G i D. Tak jak robiliśmy przedtem. Z progu drugiego do piątego i z piątego do siódmego. No, troszeczkę zaczyna to brzmieć tak mocniej niż jakbym grał jeden dźwięk na jednej strunie. To jest na jednej, to jest na drugiej. A teraz na dwóch. Tak już jest taka moc, bo to jest interwał kwarty czystej. Taki kwarta czysta charakteryzuje się takim mocnym brzmieniem, takim wyraźnym, takim z powerem. No jak teraz, dobra, czyli jeżeli gramy dwa dźwięki na dwóch strunach tuż obok siebie, to równie dobrze moglibyśmy grać dwa dźwięki. Tak wiem, trzy dźwięki też. Dwa dźwięki, ale na strunie na przykład dalej, czyli na strunie powiedzmy na strunie trzeciej i na piątej strunie, na progu drugim. Czyli to samo co przedtem, tylko teraz zagram interwał jeszcze większy. Uwaga. Brzmi tak dość. Zaopaliśmy interwał septymy małej. No dość jest taki trochę taki jakby falujący, trochę nie bardzo wiem jak to brzmi. Jakbym na przykład złapał strunę piątą na drugim, a strunę trzecią na trzecim, to mam z kolei, popatrz na to. Septyma wielka. To jest prawie oktawa, więc brzmi bardzo dziwnie, bardzo tak jakoś... nawet nie tyle, że mroczno, bo brzmi z dupy, za przeproszeniem, nie? Ale zobaczcie, jeżeli na przykład teraz łapię oktawę, czyli dźwięk, żeby tutaj dobrze powiedział, dźwięk C i C i zrobię slide, czyli 3, 5, strunę czwartą zostawiam pustą i zrobię slide na 5, 7, to tu mam oktawę. Oktawa to jest po prostu ten sam dźwięk, dźwięk CC do DD. Coś się dzieje, coś takiego zaczyna być brzmieniowo dość fajnie, prawda, coś wychodzi. Teraz na przykład zobaczcie, jak użyję seksty wielkiej i małej w takim małym zagranku. To muszę złapać, dobra, seksta wielka to jest coś takiego, że mamy strunę piątą na trzecim i strunę trzecią na drugim. Tylko musimy zrobić tak, że strunę tą pomiędzy, czyli strunę czwartą, najlepiej dotknąć paluszkiem. Na przykład pierwszym paluszkiem dotykam, tak że ona teraz nie brzmi bardziej. Bo jak ją opuszczę, to ona jeszcze będzie brzmiała, więc będzie kijowo brzmieć. Czyli pierwszym paluszkiem dotykamy strunę czwartą. Ojej, ja zasłaniam, nawet nie patrzę do kamery. Dobra, i teraz robię slide. Ten uchwyt jakby cały czas przetegowuję i robię slide. Na 5-4. Pamiętajcie, seksta wielka. Teraz, żeby no samo z siebie powiedzmy... No coś tam nie brzmi jakoś bardzo źle. Ale teraz jeszcze dodam trzeci interwał. Znaczy trzeci. Bo interwał mamy tutaj, prawda, tercja, seksta wielka. Dodam sekstę małą. No i teraz właśnie, teraz pytanie. Często są slajdy, w których te palce się rozjeżdżają. Na przykład zaczynają w tym samym miejscu, znaczy w pewnym układzie, ale później po prostu one muszą się rozciągnąć do określonego układu, więc to jest... No na pewno nabierzecie wprawy. To tylko jak już się jednym palcem nauczymy, zaraz pokażę wam jeszcze jak sobie ćwiczyć, jak zaczynać to robić. Jakie ćwiczonka robić. Czyli dobra, czyli zagram teraz właśnie te seksta wielka i seksta mała. Uwaga, źle to było.
znają smaczki. Tylko teraz tak, można powiedzieć, że już zahaczamy teraz same slajdy, które byśmy chcieli dodało się śmigać tu, plus teoria, plus interwały. To na pewno będziemy jeszcze robili, ale widzicie, bardzo, bardzo to jest wszystko ze sobą powiązane, że teoria jest bardzo ściśle związana z praktyką, prawda? Czyli artykulacja powiązana z interwałami, ze skalami, więc tutaj waszym zadaniem jest to, żeby to wszystko próbować ogarnąć umysłem. Ale dobra, teraz tak, jakie ćwiczenia, gdybyśmy, jak zaczynamy sobie robić, codzienną mamy jakąś ten jakieś ćwiczonko, to najlepiej po prostu robić tak, że każdym palcem łapiemy slajd. Na przykład pierwszym palcem i robimy slajdy. Drugim palcem. Cokolwiek, nawet to nie musi mieć jakiś, nie musi być jakoś zgrabne muzycznie. Trzecim palcem. O, coś takiego. Każdy palec wymęczyć na każdej strunie, bo zagram na szóstej strunie, to samo sobie poróbmy na strunie piątej, czwartej, trzeciej, drugiej, pierwszej. I oczywiście pierwszym, drugim, trzecim, czwartym palcem. Kciuka nie liczymy, bo kciuk tutaj nie do końca się do tego wuje. Także obadajcie, wszystko to sobie obczajcie. Jak byście czegoś nie wiedzieli, to piszcie w komentarzach. Jeżeli wszystko wiecie, to też piszcie w komentarzach. Ja was żegnam i się zbieram. Papatki.